Dziś opowiem Wam o tym, czym jest epitet. Epitet to określenie rzeczownika najczęściej wyrażone przymiotnikiem. Co to znaczy, że coś jest najczęściej wyrażone? To znaczy, że najczęściej epitetem jest właśnie przymiotnik, który uwielbia rzeczownik, jest jego najlepszym przyjacielem czyli tak naprawdę epitet jest jakimś określeniem. Zobaczcie na tym puzelku na dole, że jest ten rzeczownik, który będzie określany i najczęściej Właśnie przyklei się do niego przymiotnik. Ale na tym puzelku pojawia się również rzeczownik, i on również lubi być epitetem, a czasem nawet w funkcji epitetu może wystąpić liczebnik albo zaimek. Dzisiaj nie będziemy się nimi zajmować, pokażę Wam tylko, co dzieje się, gdy epitetem zostaje rzeczownik. Najpierw jednak podstawowa forma epitetu. Co to w ogóle jest? Dostajemy rzeczownik, czyli jakąś rzecz, tym razem będzie to dom. Gdy ktoś mówi nam słowo dom, to trudno nam go jakoś zobrazować. Jest to taki dom, ale nic więcej nie można o nim powiedzieć. Jeżeli ktoś będzie nam dodawał kolejne epitety, w tym przypadku przymiotniki, to my będziemy mogli sobie ten dom kolorować. Zobaczcie, jeżeli dostaniemy informację drewniany, od razu kładziemy deski, kolor brązowy, i ten dom nabiera jakiegoś koloru. Dom ceglany zupełnie inaczej wygląda. Piernikowy, znowu jaki piernikowy, już jesteśmy z kojarzeniami zupełnie w innym miejscu. Epitetem również będzie wyraz duży, I ten aż się nam nie zmieścił tutaj na slajdzie, i mały, a nawet malutki. Epitety możemy ze sobą łączyć, to znaczy dom może być i drewniany, i stary. Im więcej tych epitetów, tym bardziej konkretny obraz narysujemy. Im więcej informacji dostaniemy od podmiotu lirycznego, tym bardziej obraz w naszej głowie będzie podobny do tego obrazu, który chciał wykreować poeta. Tu wszystkie te wyrazy to przymiotniki. Co się stanie, jeżeli ja do rzeczownika dom dodam rzeczownik, czyli rzeczownikiem określę drugi rzeczownik? Zobaczcie. Pojawia nam się domek, ale tym razem ten domek należy do czarownicy. I domek czarownicy. Wyglądał już zupełnie inaczej. Chyba, że ktoś z nas wyobraża sobie domek czarownicy jako ten z piernika. Natomiast zobaczcie, to również jest epitet, to również jest jakiś konkret. W mojej głowie od razu tworzy się konkretny domek. Nie zapominajcie o tym, że bardzo często właśnie w ten sposób tworzy się epitety. Teraz pokażę Wam, jak wygląda to w praktyce, to znaczy jak szukać epitetów w tekście literackim. Na początek Pan Tadeusz Adama Mickiewicza i fragment inwokacji. Panno święta, co jasnej bronisz, częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy, nowogródzki, ochraniasz z jego wiernym ludem. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnym rozciągnionych. Tu już widzę, że jeden w ogóle epitet mi umknął. Zaraz do niego wrócimy. Na początku szukamy rzeczowników. Mamy częstochowe i szukamy określenia tej częstochowy. Ona jest tutaj, jaka, jaka jest częstochowa, jest jasna. Czyli jasna to epitet. Częstochowa to rzeczownik określany przez ten epitet. Kolejny rzeczownik brama, i ta brama jest ostra. Gród jest i zamkowy, i nowogrudzki. Dwa epitety określają jeden rzeczownik, następnie lud, jaki wierny, dusza jest i moja i utęskniona. Tu pojawił nam się zaimek jako epitet: Pagórki mamy leśne, łąki zielone, a niemen błękitny. Dzięki temu na naszym obrazie pojawia się szereg kolorów. Mówię, że jeden umknął, tutaj jest jeszcze panno. Jaka panno? Panno święta. Drugi przykład fragment Reduty Ordona Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota Długą czarną kolumną Jako lawa błota nazywana iskrami bagnetów Jak sępy czarne chorągwie na śmierć Prowadzą zastępy Przeciw nim sterczy biała Wąska zaostrzona Jak głaz bodzący morze Reduta Ordona Tutaj mamy epitet ściśniona określa tą piechotę Długa czarna kolumna Lawa czego? Lawa błota, tutaj rzeczownik. Iskry bagnetów, również rzeczownik. Chorągwie, jakie są czarne, czyli wszystkie te zielone wyrazy, to nasze epitety. A tutaj zobaczcie, mamy jeden rzeczownik, reduta, i aż cztery epitety określające go. Biała, wąska, zaostrzona, a do tego jeszcze ordona. Czyli trzy przymiotniki, jeden rzeczownik. Kolejny przykład z Balladyny. Tej zimy, gdym usnęła na skrysztalonym łożu, światło mnie jakieś z głuchego snu gwałtownie ocuciło. Otwieram oczy, patrzę, płomień czerwony jako pożaru łuna bije przez lody i słychać głuchy huk. Rybacy to rąbali przełomkę. I tworzymy obraz w głowie tej zimy, czyli tej ostatniej, łożu jakim skrysztalonym. Światło jakieś z głuchego snu, sen jaki był głuchy. Pojawił się płomień czerwony. czerwony. Łuna czego? Łuna pożaru. I huk głuchy. To go plana opisuje okoliczności, w jakich poznała grabca. Kolejny przykład. Do uczciwego życia wejrze ludzi zgodnych, kucharzy, cudzoziemców, pasztetników modnych, trzeba i cukiernika. Serwis zwierciadlany. Masz waćpan i figurki piękne z porcelany. I mamy uczciwe życie, czyli życie jakie uczciwe, zgodnych ludzi, czyli ludzi jakich zgodnych, kucharzy jakich, kucharzy cudzoziemców, tutaj dwa rzeczowniki, pasztetników modnych, czyli przymiotnik modnych określa pasztetników, serwis jaki zwierciadlany, czy tutaj jako archaizm zwierciadlany, figurki jakie piękne z porcelany. Czyli wszystkie te zielone wyrazy to epitety. Po co te epitety właściwie są? Myślę, że już zauważyliście, że dzięki tym epitetom kolorujemy świat, ale też na przykład możemy dowiedzieć się, co podmiot liryczny myśli o opisywanej rzeczy, bo przecież te epitety, te określenia nie są neutralne. Bardzo często są jakoś tam nacechowane. Zobaczmy. W pierwszym przykładzie, w inwokacji pana Tadeusza, epitety służą do tego, by opis stał się plastyczny. Czyli my tutaj używamy różnych kolorów farb, opisujemy kolory, wyobrażamy sobie miejsca. W drugim przykładzie, w reducie Ordona, mamy epitety: z jednej strony czarne, ciemne, jakieś, z drugiej strony jasna, biała reduta Ordona. Tutaj mamy kontrast. Jeżeli pamiętacie o czym jest Reduta Ordona, to wiecie doskonale, że jest to opis walki pomiędzy Rosjanami a powstańcami polskimi. No i właśnie tutaj powstańcy określeni są poprzez takie ciemne, nieprzyjemne epitety, a obrońcy reduty w kolorach jasnych, czyli kontrast wyraźny. I od razu wiemy, co też ten nasz narrator, bo tutaj pojawia się narrator, myśli o jednych i co myśli o drugich. W baladynie. Opis wykreowany przez GoPlanę służy temu, byśmy i my wiedzieli więcej o okolicznościach, o tym, jak to się stało, że poznała grabca. Również pojawił się tutaj kolor i jakieś materiały, coś działające na naszą wyobraźnię. Czwarty tekst, by zrozumieć te epitety, warto przypomnieć sobie, że jest to relacja Piotra, który opowiada o swojej żonie, może jej nie przedrzeźnia. Ale pokazuje to jego stosunek do niej, to znaczy, on nie ma najlepszego zdania o niej i właśnie temu służy nagromadzenie tych epitetów.